śluza portu Nowy Świat, śluza portu Nowy Świat, kajak wędkarski Morska TV prosi. Czekamy, jest opcja, że nas nie puszczą. A ja podam chyba pana. Kajak kapitana. Witajcie moi kochani, dzisiaj będą kadry z nadwody, ale niestety muszę być tutaj jako lektor, ponieważ sprawa jest no dosyć ważna i dosyć dużo wątkowa, więc wolę tutaj być w studio z tego względu, że mam masę dokumentów i chcę wam powiedzieć, jak zrobić, żeby legalnie przeprawić się kajakiem, nie wiem, skuterem wodnym przez śluzę w obie strony, tak żeby was przepuścili, bo zobaczmy, w gazecie wyborczej Elbląg pod koniec czerwca mamy taki oto artykuł. Kajakarzy nie wpuszczono do śluzy na przekopie Mierzei Wiślanej. Urząd Morski w Gdyni nie wypełnili warunków bezpiecznego przejścia. No to trzeba by byłoby spytać, no dobra, to są jakieś warunki, to ile ich jest i co trzeba zrobić? To nie jest, słuchajcie, takie proste, bo żeby dostać pozwolenie na jednorazowe śluzowanie, ale na przykład dwie strony, ale dalej jednorazowe, no to musimy, tak ono wygląda, to pozwolenie, to musimy złożyć wniosek o to pozwolenie. Tutaj mamy moją korespondencję mailową z kapitanatem portu Nowy Świat. No i jak to wygląda? Pod maila, którego macie tam u góry, należy złożyć wniosek. No ja w swoim wniosku napisałem: wnioskuję o zezwolenie na przepłynięcie w obie strony śluzą na Mierzei Wiślanej morskim kajakiem wędkarskim. Mam na pokładzie radio UKF oraz mam patent motorowodnego sternika morskiego i znam procedury. Co się jak później okazało, to tak do końca tego nie zrozumiałem. Może nie wczytałem się za bardzo w warunki przeprawy, które od nich dostałem, które są właśnie w tym piśmie od nich. Wyszła też moja głupota. Nie powiem, będzie to widać na tym filmie. Natomiast ten film trwa chyba 40 minut i puszczę go za jakieś 2 tygodnie, żeby wam tutaj za mocno nie spamować. No i dobra. I co ten kapitanat portu Nowy Świat mi odpisał? Data planowanego wypłynięcia w obie strony? Że chcą? Skąd i dokąd planuje ten rejs? No i kopia skan patentu motorowodnego sternika morskiego. No i dobra. Ja te wszystkie skany im wysłałem oczywiście. Zaraz w mailu, że tak powiem, następnym. Uwaga, to jest cały czas się dzieje w jeden dzień. Oni bardzo szybko odpisują. Tutaj bardzo sprawnie działają. Napisałem skąd, dokąd chcę płynąć, że Marina Kąty Rybackie, śluza wędkowanie w Zatoce, śluza Marina Kąty Rybackie. No i że no nie jestem w stanie podać daty, nie? No bo to jest kajak i no i będę uzależniony od warunków atmosferycznych. Na to oni mi oczywiście odpowiedzieli też w ten sam dzień. Dzień dobry, kapitanat portu Nowy Świat zwraca się z prośbą o dokładne określenie daty przejścia przez śluzę portu Nowy Świat. Na to ja im napisałem właśnie, że no nie jestem w stanie podać tej daty, no i zapytałem, czy mogę podać datę dzień przed planowanym śluzowaniem. Na to oni, że tak powiem, nic nie odpisali. Poczekali w sumie 2 dni. 2 dni im to zajęło i dali mi maila, w którym po pierwsze dostałem tą zgodę. Tak ona wygląda, jest to w PDF-ie, możemy sobie ją druknąć i ja bym wam radził ją wydrukować. Niekoniecznie kolorowo, ale na pewno wydrukować, bo mi się to przydało, bo ode mnie tą zgodę fizycznie chcieli, bo mieli duże oczy, że tak powiem, nie? No i w tej mojej zgodzie, żeby była też jasność, tak jak ja wnioskowałem w sumie, czy mogę podać na dzień przed śluzowaniem tą datę, to myślę, że nie we wszystkich zgodach to jest, bo pan, który ode mnie wziął tą moją zgodę, to powiedział, ale tu jest napisane 1/8, bo faktycznie zgoda jest wydana 1/8. W pierwszym warunku przyprawy już czytamy, że ja, mój numer telefonu jest też podany dokładnie, że z tego numeru telefonu muszę zadzwonić, zgłosi się do oficera dyżurnego kapitanatu portu Nowy Świat dokładną datę planowanego przejścia przez port i śluzę Nowy Świat z wyprzedzeniem minimum 1 dnia. I to jest warunek konieczny, czyli ja muszę co najmniej 1 dzień zadzwonić i powiedzieć, że ja tam chcę się śluzować. No i okej, spełniłem to zadanie. Zadzwoniłem, bardzo miło, wszystko sympatycznie, dużo już pytań nie zadawali, po prostu zgłosiłem, że będę się śluzował, że mam to pozwolenie, po prostu tylko zapytali mniej więcej, w których godzinach będę chciał się śluzować i tyle. Tamtych ludzi nie wpuścili. Dlaczego ich nie wpuścili? Przeczytajmy sobie to. 7 kajakarzy usiłowało przejść przez śluzę na przekop Mierzei. Chociaż rejs kajakowy zgłosili do kapitanatu portu Nowy Świat z odpowiednim wyprzedzeniem, nie zostali wpuszczeni do śluzy. Urząd Morski w Gdyni mówi o niewypełnieniu warunków określonych przez przepisy
kapitanatu. No i dobra, i teraz pytanie. Oni mieli jakieś patenty? Zakładamy, że mieli. Jaki był problem? Co oni zrobili nie tak? Według relacji kapitanat miał 5 czerwca wyrazić jednorazową zgodę na przepłynięcie i śluzowanie 19 czerwca 7 kajaków na trasie Zatoka Gdańska, Port Nowy Świat, śluzowanie Zalew Wiślany. Jednak w piśmie wyszczególniono warunki, które grupa musi spełniać, między innymi dotyczące ciągłej komunikacji nasłuchu na kanale 68 UKF podczas przebywania na całym akwenie Portu Nowy Świat. Słuchajcie, to jest słowo klucz. Wy możecie mieć telefony komórkowe, możecie mieć cuda na kiju, możecie mieć patenty kosmiczne na pływanie promem kosmicznym. Jak nie macie radia, to tak prawdę mówiąc nic nie zrobicie. I teraz tak. Ja mam to radio, bardzo się ucieszyłem, że ojej, ojej, bo zobaczcie, jeżdżę z taką furą dokumentów i w końcu sobie myślę, a w końcu to się do czegoś przyda. No bo oczywiście mam, zobaczcie, zarejestrowane radyjko, zalaminowałem sobie to, żeby to się mi nie rozwaliło, tym bardziej zalaminowałem oczywiście świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu, żeby legalnie móc używać radio w Polsce, to trzeba coś takiego mieć. Wsiadłem na ten kajak, popłynąłem, oczywiście te warunki przeprawy, których tutaj mamy 13, ja się z nimi zapoznałem. Dlaczego kajakarzy nie wpuścili? Bo tak jak czytamy w czwartym punkcie, podczas przebywania na akwenie Portu Nowy Świat należy prowadzić nasłuch na kanale 68 UKF i trzeba podporządkować się poleceniom oficera dyżurnego kapitanatu Portu Nowy Świat. I oni nie dali rady wypełnić tego punktu, jeżeli nie mieli radia. To jest jedna rzecz. No i ja śmiało, że tak powiem, już płynęłem, natomiast faktycznie czytałem to i w punkcie 10 mamy coś takiego. W czasie przejścia przez śluzę wymagana jest asysta łodzi motorowej posiadającej łączność na kanale 68 UKF. Chyba pobieżnie to przeczytałem, bo według mnie ta łódź ma mieć to radyjko i ta łódź ma nami kierować. Czyli no jeżeli powiedzmy ci kajakarze mieliby jakąś łódź koło siebie, która by po prostu mogła z nimi ciągły kontakt mieć, no to może by ich wpuścili, nie? Natomiast ja z racji na to, że mam radio, no to uznałem, że skoro kajakiem pływam po morzu otwartym, po dużych falach, no mi się nic stać nie może. No ale niestety, słuchajcie, ten punkt wyraźnie mówi, że w czasie przejścia przez śluzę wymagana jest asysta łodzi motorowej posiadającej łączność na kanale 68. Ale musi być ta asysta. I teraz w jedną stronę, oczywiście spytali mnie o tą asystę, ja tej asysty nie miałem, no ale już byłem we śluzie, no i okej, okay, na tym, że tak powiem, się skończyło. Natomiast chyba zrobili burzę mózgów, bo jak wracałem, to nie chcieli mnie już wpuścić do śluzy, wymagali tej asysty. No i teraz, jeżeli mamy takie radio, to z taką asystą też w sumie nie ma problemu, bo jesteśmy w stanie dogadać się z jakąkolwiek jednostką, która jest w śluzie i poprosić ich o asystę. Ja właśnie to zrobiłem. Poprosiłem jednostkę o asystę, oni się na to zgodzili. Notabene tam było chyba z 5 ratowników, no nie morskich, ale zawsze ratowników. Zgodzili się na to, kapitanat wydał wtedy pozwolenie na to, żebym wpłynął do śluzy, no bo zgodę na śluzowanie miałem, tylko żeby spełnić ten punkt 10, to musiałem mieć tą asystę, no i tą asystę sobie tu załatwiłem na kanale 68 poprzez radyjko i udało się przepłynąć w dwie strony. Natomiast zobaczcie, ile mamy tutaj drobnych niuansów, drobnych rzeczy, które mogą się nie udać. Macie to radio, ale nie będzie asysty, bo nie będzie żadnej jednostki, to się może zdarzyć. Tam mega dużego ruchu, słuchajcie, nie ma, nie? Tu nie dacie rady wpłynąć, no chyba, że macie jakąś jednostkę większą, bo na kajak każdy patrzy, wiecie, z przymrużeniem oka, nie? Że ja pierniczę, nie? No mógł te już na tych kółkach się bryknąć, nie? Ale ci kajakarze też chcieli tam się slipować, bo są po dwa slipy z przodu i z tyłu tego kanału, ale im nie pozwolili na przykład. I tam się w ogóle drama zrobiła, bo myśleli, że w końcu jeden się utopił, bo potem oni tam mieli jakieś problemy większe. Poczytajcie sobie to na Wyborczej, podrzucę tutaj link w opisie. Natomiast ze mną nie było większych problemów, pogody miałem tylko kiepską, no tak. Także reasumując, jak chcecie się wybrać na ten przekop, to pamiętajcie o tym, żeby uzyskać tą zgodę, radyjko też musicie mieć. Telefon wam nie wystarczy, chyba że zaryzykujecie, tak jak mówię, podpłyniecie do jakiejś jednostki, która jeszcze nie weszła na śluzę, bo wy musicie to wcześniej zgłosić. Wy musicie zgłosić swoje śluzowanie na godzinę przed śluzowaniem. Więc tak prawdę mówiąc, to wy dzwonicie do kapitanatu, mówicie, że się chcecie wyśluzować, chyba ta się tak mówi, i po prostu podpływacie do jakiejś jednostki, która będzie wam robić tą asystę i nawet może najpierw podpłynąć do tej jednostki, dogadać z nią asystę, iż może nawet ona przez radio może zgłosić wszystko, może niekoniecznie nawet będziecie musieli dzwonić. Natomiast nie jest to takie proste, jest to skomplikowane. Czekajcie na długaśny film, chyba 40-minutowy z całej wyprawy. Wyjechałem o 6 rano, wróciłem o 9 wieczorem i jakoś tak. Ale się udało. Ale mnie nie chcieli wpuścić z powrotem. Ha!
Kurczę, już nawet myślałem, co zrobić, jak mnie nie wpuszczą. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!